Dobra, kochani, teraz zdradzę wam przepis mojej żony na spaghetti carbonara z boczkiem. Słuchajcie, teraz tak, obiecałem wam, że zdradzę przepis carbonara mojej żony i właśnie teraz tutaj się dzieje. Tak, zaczynamy od nie cebula, tylko makaron. Woda się gotuje, solimy. Proszę bardzo. Zamieszamy go tak delikatnie, żeby się nie kleiło i potem możemy o niego zapomnieć. Makaron się gotuje, odstawiam tam na kolejny palnik, żeby miał miejsce właśnie na moją ogromną patelnię. Kroimy cebulę. Rozpuszczamy masła. I już cebula idzie na patelnię. Ona będzie tak powoli się duszyła. Daje mi to czas, żeby właśnie pokroić boczek. Taki ładny plasterki. Taki boczek wybrałem właśnie. Jest trochę tłuszczu, ale jest dużo właśnie mięsa, tak? To jest ważne. Idziemy z boczkiem na patelnię. Proszę. Dobra, teraz śmietana. Mieszamy delikatnie. Pieprzu. Ma być dużo. Oregano. Kilka łyżek. Teraz sprawdzimy makaron. Mamy to, gotowy. Dobra, śmietana zaczyna się gotować. Ja ją zagęszczę żółtkami. Fru. Czas teraz posolić. Makaron. O, to jest to. Troszeczkę parmezanu od razu tu. Słuchajcie. Gotowy. Ja zaserwuję na właśnie talerz rodzinny. Dajemy to na stole. Każdy sobie nakładam na swoim talerzu. Jeszcze raz na dnia tartę parmezanu troszeczkę. I teraz, żeby tak kolorystycznie pasowało, napka pietruszki. I jeszcze kilka teraz. Taki o właśnie z obieraczką plastry mini. Parmezanu. Mówiłem, że dużo pieprzu? To nie kłamałem. Proszę bardzo. Carbonara mojej żony. Smacznego. To co, ekipa, zjemy coś? Kochani, dziękuję za wspólną gotowanie. Na kolejny odcinek zapraszam. Będzie coś dla dzieci.